A nie, działa. Kurde. Ja muszę na dwie ręce to obsługiwać, bo... Oje. Już. Już patuniu działa. Co podać, patunka? Cię podjadłaś? Nareszcie będę miał normalnie elu, głowa na górze, nogi na dole. Bo poprzednio miałem wszystko popieprzone, jak to się mówi. Ale cię za szybko zbliżyłem. Widzisz, to też się trzeba uczyć. Bo jak nacisnąłem, to babcia mi tak wskoczyła tu nad głowa od... Prawda, patuniu? Trzymam ten z tyłu i wiesz co, do dołu to mam oddalenie, do góry mam zbliżenie. Ale to ja na dwie ręce robię, bo mi palców brakuje. A nie da się to nie, trzymać? No, tak. Da się trzymać, ale to trzeba się... Tak. A, i tu trzymać? Może tak i tak. Ale musisz tu nacisnąć, to wtedy, bo tak to chodzi góra-dół, a jak... A teraz masz zbliżenie, oddalenie. Rozumiesz? Bądź się z tym drugim. No to się da. Da, ale trzeba i tamten trzymać i tym robić. No trzymam. No. I cały czas jak cyferki chodzą, to znaczy, że się nagrywa. Chodzą te czerwone, prawda? I dziadka żeś złapała. A nie pęknie ten... Karta pamięci? Nie zepsuje. A dlaczego? No bo jak dziadek jest niefotogeniczny. No dziękuję, to możesz już dziadka... Bo ci kurczak już ty gdzieś. Ale jak wrócimy z Wenecji, to patrzę i możesz robić cały... Dobrze wyszło. Dobrze tacika złapałaś. Naprawdę. W kadrze, w środeczku fajnie było. A dziadek do Wenecji to musi sobie zęby chyba wciąć. Co wziąć? Zęby. Klawiaturę. Lepiej nie wiesz, będziesz się wkurzał. Poważnie? No. Do góry. No. Burza. A pierdyk nie będziemy się zmieniać. Elu daleko nie mamy. Już mamy 2 minuty, 3 minuty. No i trzeba będzie to przerzucić na ten zewnętrzny, jakiś twardy. A teraz spróbuję zrobić panoramę. Co, patuńka? Tylko tak pomalutku. Ale najgorzej to z dziadkiem będzie. Jak dziadek wskoczy, to w panoramę. O, jak ładnie. Na patuniu się zaczyna. No nie, ja robię panoramę, Elu. Powiedziałem, teraz ja chyba będę. No ale tak nie jest tu było widać. A bo ja... Za blisko. Jestem za blisko. O, na babci się zatrzymam. Teraz zrobimy babci zbliż... O, o, myślałem, że babcia w nosie dłubie. A babcia przestała. Nie chciała być Chińczykiem. Podobno Chińczycy wszyscy dłubią w nosie. Jak jadą pociągiem, to cały przedział wszyscy dłubią. No i taka Polka opowiadała na filmie, że już miała dosyć. Uciekała z przedziału. To było jedyne zajęcie Chińczyków. Dobra. To teraz trzymamy długo i powinno się wyłączyć.